Witam bardzo serdecznie Sunline Tarot, tarocistka Fortuna. Dzisiaj karty dnia na dzień 11 listopada imieniny miesiąca, bardzo ważny dzień historyczny, e, dzień niepodległości. No dobrze kochani, zobaczmy 11 listopad, karty tarota i karty Lenormand, karty rady. 11 listopada. Dobrze. Karta gwiazdy. Jest spełnienie marzeń, jest rozwinięcie się, rozwijanie talentów, możliwe, że odkrywanie w sobie talentu. Tutaj jesteśmy lubieni, jesteśmy otoczeni spokojem, harmonią, zgoda jest wokół nas, szczęście. Możemy kupować drogie rzeczy, znaleźć się gdzieś nad piękną wodą, jeziorem, czy nawet, moi drodzy, jakimś takim pomieszczeniu, w którym jest woda. To może być spa, to może być pokój kąpielowy gdzieś, tak? To może być nasza łazienka, którą będziemy upiększać. Tutaj, moi kochani, jest szansa na to, że spełniają się nasze marzenia, jest spokój. I otoczenie bardzo przyjazne, także zdrowotnie czujemy się lepiej. Wyzdrowienie, ozdrowienie, kochani. Ochrona z góry przede wszystkim bardzo potężna w karcie gwiazdy. No i oczywiście karty Lenormand. Tutaj moi drodzy pokonujemy różne góry, problemy. I te problemy mogą być, ale okazują się nie takie wielkie, ponieważ no, tu może być coś związanego z wodą, problem chwilowy. Może być tak, moi drodzy, że wyłączą na przykład wodę. Bo czasem tak bywa. Może być tak, że chwilowo braki jakieś właśnie w dostawie wody według mnie, ale te problemy są chwilowe i my je pokonamy. Nawet jeśli tu w naszym otoczeniu będzie jakaś sprawa, która będzie wydawała się trudna, to my znajdziemy rozwiązanie tego dnia. Na pewno. Także, moi drodzy, myślę, że warto rozmawiać tego dnia, rozwiązywać problemy i nie obawiać się, bo tutaj przeszkoda nie będzie taka wielka, jak nam się wydaje. Ja Wam życzę spełnienia, dużo miłości, radości, spokoju przede wszystkim i wszystkiego dobrego, moi, kochani. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Pozdrawiam, zawsze pozytywna wróżka fortuna. Pamiętajcie o tym. Do usłyszenia.